Cześć, witajcie, z tej strony Wahab, z wami kolejny odcinek ze Skyrima. Oczywiście, jeśli chcecie więcej, to zostawiajcie łapki w górę, komentarze i tak dalej. Ale dobra, zajmijmy się już rozgrywką. I tak, ostatnio byliśmy w niebieskiej przystani, gdzie odszyfrowaliśmy ścianę Alduina. No i teraz musimy udać się do Siwobrodych, którzy może nam pomogą. Bo tam w tej niebiańskiej przystani dowiedzieliśmy się, że kiedyś smoki pokonywali w ten sposób, że używali na nich krzyku, który sprowadzał je na ziemię. No i teraz idziemy właśnie do Siwobrodych. Może oni nam tutaj coś w tej sprawie pomogą. Dawno w sumie tutaj u Siwobrodych nie byliśmy. Zobaczymy, co u nich słychać przy okazji. Mogę sobie tutaj trochę mikrofona poprawić. Niech będzie. Dobra. No i tu oczywiście możemy sobie pogadać tylko z jednym, bo tam reszta to się tak nie za dużo odzywa, ale on tutaj jest gadatliwy. No dobra, muszę nauczyć się krzyku, który pokonał Alduina. Skąd o tym wiesz? Kto ci o tym powiedział? Aha, czyli on już o tym wiedział, ale nie zamierzał nam nic powiedzieć. Tak. W przypadku spraw tak wielkiej wagi musimy znać twoją opinię. I wiedzieć, po czyjej stoisz stronie. No ale niech będzie. Nie mam niczego do ukrycia. Ostrza. Oczywiście. Mieszanie się w sprawy, które ledwo rozumieją. To ich specjalność. Ich lekkomyślność buta nie znają granic. Zawsze próbowali zawrócić smocze dziecięta ze ścieżki mądrości. Niczego cię nie nauczyliśmy? Godzisz się być narzędziem w rękach ostrz? Pozwalać się wykorzystywać do ich celów? No dobra, no ostrza mi pomagają, nie jestem ich marniatką. Zresztą akurat w Skyrimie to co odpowiemy, to nie ma żadnego znaczenia. Nie, nie, oczywiście, że nie. Wybacz, smocze dziecię. Byłem wobec ciebie zbyt gwałtowny. Tak. Przyjmij jednak ostrzeżenie. Ostrza może i mówią, że służą smoczym dzieciętom, lecz to nieprawda. Nigdy im nie służyli. No to nauczysz mnie tego krzyku. Nie, nie nauczę cię tego krzyku, nie. Gdyż go nie znam. Zwie się Smokogrzmot, lecz jego słowa mocy nie są nam znane. Nie żal nam tej straty. Dla Smokogrzmotu nie ma miejsca na drodze głosu. No, ale myślę, że taki krzyk, który ściąga smoki na ziemię, to mógłby się przydać. Ale zapytajmy się, co takiego jest złego w nim. Powstał dzięki ludziom żyjącym w czasach niewyobrażalnego okrucieństwa smoczego kultu Alduina. Ich umysły zostały przeżarte nienawiścią wobec smoków. Więc cały swój gniew przelali w ten właśnie krzyk. Gdy poznajesz krzyk, staje się on nieodłączną częścią ciebie. W pewnym sensie to ty stajesz się krzykiem. Jeżeli chcesz poznać ten krzyk, musisz przyjąć całe jego zło. No to jak pokonamy tego Alduina, skoro krzyku nie ma? Jedynie Paarthurnax, mistrz naszego zakonu, jest w stanie odpowiedzieć na to pytanie, jeśli zechce. No to muszę porozmawiać z Paarthurnaxem. To nie była twoja pora. Twoja pora wciąż nie przyszła. Lecz dzięki ostrzom masz pytania, na które tylko Paarthurnax jest w stanie odpowiedzieć. No, kim on jest? Jest naszym przywódcą. Przewyższa nas w arkanach drogi głosu. Żyje w odosobnieniu na samym szczycie góry. Rzadko z nami rozmawia, a do obcych nie odzywa się nigdy. Stanąć przed nim to wielki zaszczyt. No to jak wejść na ten szczyt góry? Jedynie ci, których głos rozbrzmiewa siłą, są w stanie odszukać drogę. Chodź, nauczymy cię krzyku, który wskaże ci drogę do Paarthurnaxa. No spoko. Nie wiem, pójdziesz tam? Jednak idzie, dobra. No to idziemy sobie powolutku za nim. Ja aż sobie nawet włączyłem tryb chodzenia, żeby tak nie biegać. I idziemy sobie na spokojnie. No a to już mówiłem kilka razy, ale nawet fajnie to nasza postać wygląda. Tutaj przy naszym boku mamy przećwity, jakieś strzały na plecach. Ta zbroja nawet ładna jest. O, mamy wyjść, no spoko. Zapiszmy sobie grę może. Zawsze tak długo trwa z tymi siwobrodymi. Ruchy to oni mają niesamowite. Droga do Paarthurnaxa jedzie przez tę bramę. Pokażę ci, w jaki sposób otworzył drogę. Czyste niebiosa. No i mamy niebo, czyste niebiosa. Weźmy sobie tego krzyka. Przekażę ci własnych czystych niebios. To ostatni dar, jaki od nas otrzymasz, smocze dzieci. Korzystaj z niego mądrze. O, dzięki. Czyste niebiosa rozwieją, lecz tylko na pewien czas. Droga do Paarthurnaxa jest usiana niebezpieczeństwa. Dobra, chodźmy stąd, nie chcę mi się go już słuchać, naprawdę. Czyste niebiosa jest. No to jest. O, jeszcze szybko. Zapiszmy sobie grę, obstawiam, że coś mnie tutaj będzie atakować. Tak, w takim klimacie to obstawiam, że to będą te pierdolone latające lody. Znaczy, no wiecie, te... Nie pamiętam jak to się nazywa. Ogniki, coś w tym stylu. A może nic mnie tutaj nie zaatakuje. No, szkoda, że ten krzyk się tak długo ładuje. No, obstawiam, że muszę jak najdłużej ten krzyk trzymać, żeby on zadziałał. Tam widzę, że koza sobie wbiegła w tą zamieć, pewnie umarła. Biedna koza. No. Napiszmy sobie gierkę. Patrzcie, mówiłem? Właśnie o to mi chodziło. Lodowy upiór. No kurwa. Naprawdę nie będę z tym walczyć, ale dobra. Udało się. Nie wiem, to chyba ta mgła mnie uderzyła czy coś. Nie mam pojęcia, ale dobra, nieważne. Tutaj znowu jest jakiś przeciwnik. Znaczy no, na minimapie go widzę. O. Mój ulubiony. Oj, nienawidzę z tym walczyć, naprawdę. Trafię to gówno, bo... Dobra, jakoś pachnę. No ta mgła też przechodzi sama, nie wiem. Czy zawsze muszę w nią krzyczeć, czy nie? Kolejna koza. Czy koza? To chyba nie jest koza. Jak to zabije, to się... A nie, no koza, dobra. Masz ty łupiorze głupi. No, podchodzę do tej mgły i tak znika trochę, nie wiem czemu. Może nie muszę za każdym razem krzyczeć. Mam nadzieję, że dobrze idę w ogóle, że nie, ale nie, no raczej jak tutaj takie są... Takie kamyczki poukładane, to raczej dobrze idę. O, myślę, że już jesteśmy na miejscu, no. Dobra, tu może krzyknę. No, aż mnie wywróciło. Nie wiem, czy to się stało teraz. Jak nagle kamera przeskoczyła, ale dobra, nieważne. Zapisz grę. Jesteśmy na gardle świata. No. Jest i ten Paarthur, kurwa, coś tam, nieważne jak ma na imię, nie pamiętam. Paarthurnax. O. No, jest smokiem. Kim jesteś? Co przywiodło cię do Strunmah, mej góry? Zaskoczyło mnie to, że jesteś smokiem. Jestem taki, jakim stworzył mnie mój ojciec, Akatosz. Tak jak i ty. Dowakinie. Powiedz mi, dlaczego tu przybywasz, Volan? Muszę poznać Smokogrzmotu. Drem. Cierpliwości. Istnieje obyczaj, któremu musi stać się zadość, gdy dowowie spotykają się po raz pierwszy. Wedle tradycji starsi mają pierwszeństwo przemawiania. Usłysz moje tłum, poczuj je w końcu. No, żeby na mnie krzyczą. Wszyscy krzyczą tutaj na naszego dowakina. Dowakinem. Słowo wzywa. O, nawet odpowiedz. Chyba dostanę krzyk od niego nowy. No. O jest, piekło, ognisty oddech, spoko. To jest dość fajny krzyk, nawet niezłe obrażenia ma, to się może przydać. No spoko, już dwa nowe krzyki już dzisiaj zdobyliśmy. Co cię stać? No serio? Muszę pierdolnąć go ogniem? No niech będzie. Przywitaj mnie, śmiertelnik. Ach, tak. Sosedow losmul. Smocza krew jest w tobie silna. Już dawno nie miałem okazji podyskutować z kimś z mego gatunku. A więc ta wędrówka miała na celu spotkanie ze mną. O co chcesz zapytać? A ten Smokogrzmot oczywiście. A, spodziewałem się ciebie, Proda. Nikt nie przebyłby tak długiej wędrówki dla Tinwak. Ze starym dową. Nie, ty szukasz broni przeciwko Alduinowi. Skąd wiedziałeś, że przychodzę po Smokogrzmot? Nie znam jednak poszukiwanego przez twoi pobratymcy. Jo, śmiertelnicy, nasze Hadrimme. Nasze umysły nie są nawet. No tu niektóre rzeczy przeklikują, naprawdę. Z nie dość, że on strasznie długo gada, to nie jest nic ważnego to, co on mówi. Drem. Wszystko w swoim czasie. Najpierw pytanie do ciebie. Podoba mi się ten świat, nie chcę, żeby się kończył. Niech będzie. Prusa. Powód dobry jak każdy inny. Wielu myśli podobnie jak ty, choć nie wszyscy. Niektórzy uważają, że wszystko musi się kiedyś skończyć, by mógł nastać kolejny świat. Może ten jest tylko jajem kolejnego kalpa, kolejnego cyklu, Lein Wokin. Chcesz powstrzymać narodziny nowego świata? No, nie jestem tu, by debatować z tobą na temat filozofii. W takim razie musisz się jeszcze wiele o dowach nauczyć. Dla dowy najważniejsza jest filozofia. Dla smoka nie ma rozróżnienia między bitwą. Zbyt długo jednak daje już upust swej sławy. Czy wiesz, dlaczego mieszkam tu, na szczycie Monahaven, zwanego przez ciebie Gardem? Otrzymaj słowa i odpowiedź na moje pytanie. Drem, cierpliwości. Odpowiada, to najświętszy szczyt. To tutaj języki, pierwsi śmiertelni mistrzowie głosu, wydały Alduinowi bitwę i ją wygrały. Tak i nie. Viknus Nikron. Klęska Alduina nie była ostateczna. Gdyby była, nie pojawiłby się tu. Wcześniej Nordowie z pomocą krzyku Smokogrzmotu zdołali poważnie zranić Alduina, lecz to nie wystarczyło. Wykorzystano Kel, prastary zwój. Dzięki niemu rzucono go w odmęty strumieni czasu. Co to jest ten prastary zwój? Jakby to wytłumaczyć, twoi... to... artefakt spoza czasu. Nie istnieje, lecz zawsze był. Rach Valan są... fragmentami kreacji. Kel... Prastare zwoje, jak wy je nazywacie, często były wykorzystywane do wieszczenia. Tak. Przepowiednia to jednak tylko cząstka ich mocy. Sofa nieumyślnie. Myśleli, że zniknie, zaginie na wieki. My wiedziałem, że w końcu się pojawi. Tiid Bo Amativ. Czas zawsze płynie naprzód. Dlatego właśnie mieszkam tutaj. Czekałem przez tysiące ludzkich lat, wiedząc, gdzie się pojawi, lecz nie wiedząc, kiedy. W jaki sposób ma to mi niby pomóc? Tit kręt. Czas został tu strzaskany z powodu tego, co starożytni Nordowie zrobili Alduinowi. Jeśli przyniesiesz Kel, ten prastary zwój tutaj, do Tit-Ahran, załamania czasu. Mając prastary zwój, którym złamano prąd czasu, może zdołasz przenieść się wstecz na drugi koniec rozłamu. To byłaby szansa na nauczenie się Smokogrzmotu od jego twórców. Mam prosty rozwój? Kiedy my ten prosty rozwój znaleźliśmy? Posiadasz Kel, prastary zwój. Tit, krech, kalos. Wstęga czasu drży pod jego dotykiem. Nie, kurde. Niewątpliwie. Skąd my to mamy? W ogóle nie pamiętam, gdzie my to zdobyliśmy. Idź więc. Zanim zwój do załamania czasu, no okej. Gdyż nadchodzi Alduin, nie umknął mu znak. Co tutaj robi? No dobra, wiecie co? W tym odcinku to by było na tyle. W kolejnym oczywiście będziemy sobie kontynuować tę misję. Nie mam pojęcia, gdzie my ten zwój zdobyliśmy. No jak trochę już tych odcinków ze Skyrima było, więc po prostu nie pamiętam. No ale dobra, nieważne. Jeśli wam się podobało, zostawcie łapki w górę, komentarze i tak dalej. Do usłyszenia.